Hej, hej, hej! Witam was w kolejnym odcinku serii Porozmawiajmy o Hearthstone'ie, w serii, w której po prostu będę gadać o nowych kartach, które wyszły. Będę przedstawiał swoją subiektywną opinię na temat tego, czy dane karty są według mnie dobre, czy według mnie są złe. Na Constructed, jak i na arenie. Więc zaczynamy od Huntera! Brave Archer, za jeden many Inspire, jeśli twoja łapa jest pusta. Zadajesz dwa obrażenia dla przeciwnego Heroesa. Czyli dostaliśmy kolejną kartę dla Facehuntera. Nie no fajnie, na pewno Facehunter potrzebował więcej kart i na pewno trzeba dawać mu lepszej możliwości rozwoju. Czyż nie? Wszyscy się z nami zgodzą, no ale dobra, whatever. Mamy Brave Archerkę, kartę za 1 many 2 na 1, która w pierwszej turze nie robi kompletnie nic. Jeżeli zagramy tą kartę w pierwszej turze, ona kompletnie nic nie robi. Więc zagranie w pierwszej turze jej jest bardzo słabe. Jest jak zagranie Abusive Sergeanta w pierwszej turze. Okej, okay, jeżeli nie mamy co zagrać w pierwszej turze, to okej. Okay. Zagranie jest lepsze niż nie zagranie niczego, więc spoko. Jest to zawsze jakaś opcja. W ogóle ta babka wygląda jak jakaś, jak ta królewna z jakiegoś filmu Disneya, nie pamiętam jaka. Ale też miała łuk, miała taką fryzurę, tylko nie była elfem, ale była ruda. Wracając, ta karta ma definitywnie jeden cel. Wystarcz się z łapy, co Facehunterem się robi dość szybko. Następnie po tym czerpać z tego profity. No sorry, dodatkowe dwa obrażenia, które zrobimy, kiedy używamy specjalu. To jest po części jak Leper Gnom. To jest po części jak Leper Gnom, z tą różnicą, że przeciwko Freeze Mage'om nie ma, że tak powiem, zabezpieczenia, kiedy Freeze Mage ma, nie wiem, dwa życia i Ice Block, czy do AOE, bo Leper Gnom właśnie ma taki profit, ale Freeze Mage'ów prawie nikt nie gra poza mną. Ale jeśli chodzi o umiejętność Leper Gnoma, to są dwa obrażenia gwarantowane od tej karty. Na pewno dwa obrażenia gwarantowane. Są różnicą, że Silence nawet nie wyratuje przeciwnika przed tymi dwoma obrażeniami, bo zagrywasz to natychmiast, a potem od razu specjal. Plus, jeżeli ta karta przeżyje, masz co turę dodatkowe dwie many, dwa obrażenia. Twój specjal zamienia się automatycznie za dwie many, zadaj cztery obrażenia. To jest chore. Dla Facehuntera to jest chore. A jeżeli mamy dwie karty na stole? To jest czarny scenariusz, który nigdy nie będzie mieć miejsca. Ale jeżeli będziemy mieli dwie, za dwie many zadaj sześć obrażeń. Co jest, kurwa? Co może mieć miejsce? Jeżeli będziemy zachowywali te karty w łapie. Może mieć miejsce. Przecież to nie jest to taki czarny scenariusz, który nigdy nie będzie miał miejsca. Wow! Myślę, że ta karta może być straszna dla Facehuntera. Znaczy przeciwko ludziom, którzy grają przeciwko właśnie Facehunterom. Boli mnie to, że Blizzard widzi, jaki rak się rozprzestrzenia z tym Facehunterem. Ci, co byli na moim streamie, widzieli, jak grałem na czwartej randze i sami Hunterzy. Kuźwa, 80% gier to byli Hunterzy, a Blizzard to wspiera. Boli mnie to, osobiście mnie to boli. No ale cóż, czy będzie grana, czy zastąpi którąś z kart, która obecnie jest grana? Myślę, że tak. I myślę, że to będzie całkiem spoko karta. Mam nadzieję, że nie będę mieć okazji się tego przekonać. Będę mieć. Oczywiście na arenie to będzie niesamowicie kiepska karta, więc na arenie nawet nie rozważałem wyboru jej. Na konstrukty to oczywiście Facehuntery. O mój Boże. Mówiłem o raku. To akurat nie jest rakiem, ale jest straszne. Nie ma obrazka, nie wiem czemu. Halo, panie obrazku, proszę się nie bugować. Mniejsza, tutaj jest klatka na misie, bear trap. To jest sekret, za dwie many, no bo innego kosztu nie może mieć. Common. Więc będzie dość często spotkany na arenach. Serio. To jest sekret, który powoduje, że kiedy nasz hero został zaatakowany, przywołujemy 3 na 3 misia z tauntem. Za dwie many mamy 3 na 3 stwora z tauntem. Patrzmy na to tak. Za dwie many mamy 3 na 3 stwora z tauntem. Value. Statystyki i plus taunt. Silne. Ale z racji tego, że kiedy zostaniemy zaatakowani, kiedy już oberwiemy po ryju, dopiero wtedy przyzywa taunta 3 na 3. Dlatego ta karta, o mój Boże, ta karta jest przegięta. Ta karta jest niesamowicie silna.
Przeciwnik ma innego stwora na polu gry, zaatakuje nas. Okej. Okay. Mamy 4-3 stwora i już nie można nic z nim zrobić. Nic nie można z nim zrobić. Może użyć jakiegokolwiek specjalu, żeby... specjalu, spela, żeby się go pozbyć. Ale straci manę, nic nie wystawi na polu gry. Tempo jest, nie wiem, zachowane. Albo nie użyje żadnego spela, bo nie ma. Wystawi jakiegoś stwora. Mamy miśka, 3x3. Który zabije wszystko, co przeciwnik wyrzucił. Może zabić 3x2 przeciwnika, jeżeli zagrywa. Okej. Okay. A jeżeli przeciwnik ma 2x3 stwora, misia przeżyje. Oczywiście misie możemy też walnąć w twarz. Czemu by nie? Ma taunt, chroni nas przed obrywaniem poryju. Znaczy to nie jest jeszcze takie psz, bo sam sekret sam w sobie za 2 many 3x3 to jeszcze nie jest takie straszne, co nie? To jeszcze nie jest takie straszne. Ale cały strach, który się pojawia w moich oczach, widząc tą kartę, jest w sytuacji, kiedy wystawimy jedną, bardzo dobrze znaną kartę. Mat pieprzony scientist. Detruffle, połóż sekret z twojego deku. Aktywuj sekret z twojego deku. Za 2 many mamy stwora 2x2, który dobiera nam kartę, która jest 3x3 miśkiem z tauntem. Nie. Ogólnie ta karta będzie przegięta przeciwko agresywnym dekom. Na pewno przeciwko agresywnym dekom, ponieważ umożliwi nam utrzymanie tempa, który jest dość istotny w przypadku Huntera, plus blokuje mniejsze stworki, które właśnie blokują nasze tempo. Boję się tej karty. Znaczy, może nie boję się, może moja obawa nie jest... Może moja obawa nie jest aż taka słuszna, ponieważ ja nie gram agresywnymi dekami, więc mnie ta karta tak właściwie nie będzie konkretnie boleć. No, ja gram bardziej kontrolnymi. Kontrolne deki nie powinny mieć takiego problemu. Bo kontrolne deki przeciwko facehunterom bardziej się bronią przed ich naporem, niż ich atakują w twarz. Więc ten Bertrap nie będzie mieć takiego większego efektu. Ale deki agresywne, przeciwko dekom agresywnym na pewno ta karta będzie mocna. Na arenie... myślę, że tak. Myślę, że ta karta wciąż będzie mocna. Za 2 many 3x3 opłacalne staty. To zawsze możemy skombinować z Mad Scientistem. Więc przeciwko agresywnym dekom na Constructed będzie mocne. Jeżeli na arenie, będzie mocne zawsze. Silna karta i to tylko common. Kolejną kartą, karta jest za 2 many, jest to bestia. Pamiętam tą bestię. Propos przegiętych kart. Przegiętych kart, które mnie cieszą. A więc tak, do wielu kart została wprowadzona, nie tylko do Huntera, ale do wielu, wielu kart została wprowadzona ciekawa mechanika. Battlecry, który sprawdza randomowego miniona z deku przeciwnika i randomowego miniona z twojego deku. Porównujecie koszt kart, jeżeli twój koszt karty jest większy, jest jakiś efekt. I w tym przypadku mamy King Eleka, common, bestia, za 2 many 3x2 bestia, normalne statystyki, jest okej. Okay. Agresywne statystyki, więc przeciwko w przypadku Hunterom chyba nawet bardziej opłacalne, czyż nie? I jest to bestia, synergię. Jakiekolwiek synergię możemy skombić tą kartę z... Co ja robię? Nie tu. Handmasterem. Monetka Handmaster. Bo zawsze jakieś kombo. Następna tura? Nie wiem. Kill Command. Czemu by nie? Karta, której nikt nie gra, a może zacznie? Scavenging Hyena. Bo czemu by nie? To jest przecież bestia. Deck Huntera oparty na bestiach. Coraz bardziej realny. Ale teraz przejdźmy do tego efektu. Sprawdźcie miniony. Twój kosztuje więcej? To dobierz tego miniona. Czyli za 2 many. Albo jeżeli przegramy losowanie, mamy bestię 3x2. To jest spoko. Jest to 3x2 i jest bestią. Synergię, 3x2, dobre staty, okej. Okay. Nie mamy żadnych negatywnych efektów. Ale jeżeli wygramy, mamy za 2 many 3x2 bestie,
Z toporem karty! Okej, przeciwnik wie, jaka to jest bestia, jaką kartę dobraliśmy. Ale wciąż to jest dobór karty. To karta będzie może być tak przegięta w deku na bestiach. Dlaczego? Bo mamy takie karty jak Savannah Haimina. Co mamy jeszcze? Nową legendę, którą zaraz mówię. Gazrille. Fak, nie to. King Crusha. Nie wiem, może zaczniemy grywać... Kuźwa, Maś, ogarnijcie się. Może zaczniemy grywać King of the Beast. Możemy... Przestańcie, no, jasnej cholery. Możemy, nie wiem, zagrywać Tundra Rhino. W sumie chwila. To nie musi być bestia? Minion, którego sprawdzamy, nie musi być bestią. Może być to zwykła karta. Może to być, nie wiem, kuźwa, Ragnaros. Albo Dr. Boom. Bo czemu by ich nie zagrać tylko na bestiach? To są dobre karty tak czy siak. Wow. Szanse na dobór karty, która kosztuje więcej od karty przeciwnika, w zależności od ułożenia naszego deku, może być dość spora, nie musi być mała. Mamy karty, które możemy zagrywać w trzeciej turze. Nie wiem, Bow, Animal Companion, kuźwa, kilkoma, jeżeli się uprzemy. Czy chociażby, nie wiem, są jakieś bestie ciekawe zatrzymane? Pewnie są, nie wiem, Kobra? Nie, raczej wątpię, ale na przykład Tygrys może mieć jakiś sens, czemu nie? Wątpię, ale może. Więc nie musimy mieć deku opartego na bestiach z tak dużą ilością kosztu stworów o niskim koszcie jak Face Hunter. No nie, Midrash Hunter ma sporo całkiem kart, które mają 5 many w górę. Czemu Hunter na bestiach? To Hunter na bestiach też jest Midrash Hunterem, jakby nie patrzeć. Więc ta karta jak najbardziej ma realne szanse, żeby mieć profity. Więc... bardzo silna karta! Niesamowicie silna karta, nieważne czy na arenie, czy na Constructed. Na arenie oczywiście full random, ale jeżeli dobierzemy kartę za dwie many, wyrzucając normalne staty, bestia jeszcze, kurwa, przejebane, na Constructed też. Ta karta jest niesamowicie dobra i to jest common, to jest zwykły common. Więc w końcu na arenie mamy szansę dobrać kartę na Huntera, która jest spoko. Hunter ma bardzo mało kart, które są spoko na arenie. Znaczy nie, ma sporo kart, które są spoko na arenie, ale są spoko tylko jeżeli mają synergię pomiędzy sobą. A ta karta jest dobra sama w sobie, nieważne... Tak, nieważne. Nieważne co, jest dobra sama w sobie. Nie uda się, trudno. Nie boli nas to. Ale uda się, ja pierdolę. To jest świetna karta. Kolejną kartą jest... w sumie pozapisywałeś, jest zatrzymany. Kolejna karta... Power Shot. Zatrzymany za dwa obrażenia w miniona. I miniony koło niego. Bardzo prosto możemy porównać. Kuźwa mać, proszę, no nie denerwujcie, nie jestem głupi. Explosive Shot. Bardzo łatwo możemy porównać do Explosive Shot. Zadaj 5 obrażeń do wybranego miniona i 2 do minionów koło niego. Z tą różnicą, że jest o 2 many tańsze, ale zadaje 3 obrażenia mniej w środkowy cel. I dlatego ta karta jest... ta karta jest dużo lepsza do Explosive Shot. Wyobraźcie sobie sytuację, mamy early game. Co nie? Gramy przeciwko agresywnym dekom. W drugiej, trzeciej turze... No, ciężko mi wyobrazić sobie sytuację, że przeciwnik miał więcej niż 3 stwory. Okej, może być szansa, ale jest naprawdę rzadko spotykana. Strzelam power shotem. Efekt jak konsekracja. Tylko, że nie zadaje Hirosowi obrażeń. Efekt jak Demon's Breath, tak? Demon's Breath, tylko że nie zadajemy obrażeń swoim stworom. To jest naprawdę niesamowita karta przeciwko agresywnym dekom. W przypadku Huntera. Możemy właściwie wyczyścić stół przeciwnika, a nasz stół dalej jest bezpieczny. Gramy Face Hunter przeciwko Face Hunterowi. Okej, nie wymieniamy się, bo chuj. Walimy się po ryju. Przeciwnik ma przewagę? Okej, tym prędzej się nie wymieni. Ma więcej stworów na polu gry, zadaje więcej obrażeń. Czemu ma się wymieniać? Ty mu zadasz 4 obrażenia, on ci zada 6. Opłacalniejsze dla niego, szybciej cię zabije. Twoje stwory przeżywają. Strzelasz power shotem, cały stół jego wyczyszczony. Twoje stwory żyją. Tempo jest nagle totalnie odwrócone na twoją stronę. Przeciwko... gramy przeciwko Shokadinowi. No kurwa. Wow. To jest naprawdę, to jest właściwie konsekracja za 3 manę taniej. Bardzo przyjemne. Dodatkowo...
To jest takie bardziej gdybanie, rzadko spotkane, ale wyobraźcie sobie, to jest taki naprawdę bardzo rzadko spotkany scenariusz, ale wyobraźcie sobie sytuację, w której gramy druidem. Zagrywamy zombie chow, co nie? Zombie chow, dwa na trzy stworek, leczy przeciwnika o 5 many. Co jest jasnej cholery? No, znacie tą kartę dobrze, zombie chow. Za 1 mam 2 na 3. Czasami kontrolne druidy go zagrywają. A następnie z monetką zagrywają... Shade of Naxxramas. To jest... rzadko spotykane. Ale w sumie jakieś agresywne meta. Czemu takie druidy nie mają mieć zombie chow? I strzelam takiego zombie chow. Uszkadzamy zombie chow, że zabijemy Shade'a. W sumie spoko. Ale to jest takie, wiecie, takie bardziej do gdybania, niż bardziej realna sytuacja. Nie, ale ogólnie karta spoko. Jeśli chodzi o areny, karta będzie zajebista, a Hunter strasznie cierpiał na brak AOE. Ogólnie Hunter strasznie cierpiał na brak AOE, co Hunter ma? Unleash the Hound? Fajnie! Super! Okej, to jest spoko. Ale czy wystarczająco spoko? No nie! Co ma Explosive Trap? Jest sytuacyjne. Przeciwnik wie, znaczy może podejrzewać, że to jest Explosive Trap i może zagrać wokół niego, nie musi cię atakować, może się wymieniać ze stworami. Explosive Shot? Nikt tego nie gra. I tyle. Teraz doszła nam karta, która jest AOE, która jest spoko AOE. Na arenach będzie świetna, na Constructed też uważam, że będzie świetna, przeciwko agresywnym dekom zdecydowanie. Przeciwko kontrolnym dekom już nie. Ale w obecnej mecie nie musimy się tego bawić. Więc wow. Kolejna karta, o mój Boże, jakie... O, już mi łeb nie zaczął boleć. Chyba was też. Ram Wrangler, Rare, Battlecry. Jeśli masz bestię, to akurat nie jest problem w przypadku Huntera. Przydwij bestię, randomową. A więc tak. Mamy stwora 5 na, za 5 many, 3 na 3. Bardzo słabe staty. I teraz. Przywołujemy randomową bestię. Oczywiście, to jest niesamowite RNG. Możemy przyzwać... Kingeleka, Hyenę. Nawet lepiej, Timberwolfa, Webspinnera. Z drugiej strony możemy przyzwać Corehounda, Hyminę, Crashera. Tą kartę, którą zaraz mówię. Gazrille. Wiem. Ta karta jest strasznie losowa. Ale jeżeli przejrzymy wszystkie karty, wszystkie bestie, jakie istnieją, King of the Beast, Hyminę, chociażby Kobrę, Mukle, Tol Stridera, nowe bestie, kuźwa mać, patrzcie na to gówno. Mamy tyle bestii, które są o koszcie powyżej 4 many. Mamy tyle bestii, które chociaż mają mniejsze koszty, nie są takie złe. Kobra, Pantera, bo niewidka i dużo ataku. Nie bawiłem się kalkulatorem jeszcze. Ale z samej obserwacji ta karta będzie miała bardzo dużo pików, które będą opłacalne. Bardzo dużo pików, które będą opłacalne. Boję się tej karty. Wyobraźcie sobie, że rzucamy stwora za 5 many i pojawia się nam Hyminę. To jest Insta Surrender. Podaje mi się z miejsca. Mamy Hyminę w piątej turze, turę wcześniej, jeszcze stwora 3 na 3. Albo kuźwa King Crusha. Wyobraźcie sobie King Crusha, który nagle w piątej turze ci daje poryju za 8. Na arenie będzie wymagało bestii. Jeżeli będziemy mieli dużo bestii, okej, ta karta będzie spoko. Ale to jest bardzo ryzykowne oczywiście. W przypadku Constructed boję się. Boję się tego, co się stanie z Hunterami. Nie boję się Face Hunterów, nie. Boję się Midrange Hunterów. Midrange Hunterów z tą kartą. To jest dla mnie przerażające. Ta karta będzie jak Unstable Portal czasami. Jebię ci Ragnarosem na ryj. Dosłownie Ragnarosem na ryj. Kuźwa, w piątej turze King Crush na ryj. A Stable Portal robi to samo. Tylko, że z Ragnarosem. I to jest jak najbardziej realne.
Nie, ta karta będzie przegięta, jestem tego pewien. Oczywiście, RNG może cię udupić i dać ci, nie wiem, kuźwa, Hungry Crab, albo Angry Chicken, albo Dragon Hawk. Ale ilość kart, które są opłacalne, jest ich zdecydowana przewaga. Jest ich większy procent, dlatego ta karta będzie opłacalna. Będzie ryzykowna, ale kto nie ryzykuje, ten nie, moim zdaniem. I auć. O, boję się. Kolejna karta za to jest bardzo zabawna, myślę, że wam się na pewno spodoba. Na pewno wam się spodoba. Chwila. Czemu nie jest wyszukiwa... Ej, chwila. Gdzie ona jest? Była karta. Może coś się zbugowało? Chwila, była jedna karta. Nie, arena. Dobra, jeżeli nie pokażę wam teraz tej karty. Chwila. Ona była za 6 many. No, teraz się pojawiła, buguje się. Ball of Spider za 6 many przez 3 web spinnery. Okej, a więc tak. Nie wiem, co myślisz o tej karcie. Bo możemy to przyjmujemy taką tą kartę za 6 many, dobieramy 3 karty. I wystawiamy jeszcze jeden na jeden stworka. Jeśli chodzi o tempo zagrania, ta karta jest okropna. Jest strasznie okropna. Ale ta karta może mieć potencjał w deku kontrolnym? Nie wiem, co powiedzieć o tej karcie. Ona jest dziwna. Ona jest... Jak ja ją zobaczyłem po raz pierwszy, takie... What? Ale z drugiej strony, zobaczmy, jak możemy to wykorzystać. Możemy wykorzystać to w następujący sposób. Nie wierzę, że to mówię, ale... Tundra Rhino, jeżeli mamy ją na stole, okej, okay. Webspinnery będą miały charge'a, więc za 6 many dobór 3 kart, 3 stworki jeszcze z charge'em. Nikt nie używa tej karty, raczej nikt nie będzie używać tej karty, zwanej Starving Buzzard, ale zawsze to dobór kolejny 3 kart. Ale nie mówimy o tym, o tej zagraniu tej karty, bo to jest, o ja pierdzielę. Może jakaś synergia z King of the Beast? Nie. Też odpada, moim zdaniem. Ale to jest realne zagranie. Feign Death. O, ja nie mogę tak sobie zarabiać przeczytać. Feign Death powoduje, że wszystkie triggerują wszystkie te trafle. Czyli Feign Death w tym momencie zagrywa teraz w tej samej turze. W 8 turze. Daje nam dobór 3 kart. Bestii. To jest ciekawe zagranie. Animal Companion Misha. Ale nie wiem, co myślisz o tej karcie. Może być do paku Handmastera potem. Ta karta jest dziwna. Ale prawdopodobnie wsadziłbym go do deku. Prawdopodobnie wsadziłbym go do deku kontrolnego, który planuję kiedyś złożyć. Pod detrafle, o coś takiego. Nie jestem w stanie wycenić tej karty. Na pewno ta karta wymaga nowego deku, stworzenia kompletnie nowego deku. Wykreowania czegoś nowego. Do obecnych schematów ta karta nie ma prawa bytu. Jest za wolna. Obecny Hunter to tempo, to jest tempo, tempo. Nieważne czy rak, czy tempo midrange, to wciąż. Ta karta jest za wolna. Na arenę za to. Na arenę jest okej. Okay. Hunter nie ma dobrych doborów. Kiedyś miał Buzarda, już nie ma. Nikt nie wierzy w Buzarda. Naprawdę, chyba żeby miał Wispa. I Wispa do wyboru. Więc na arenie to ma sens. Jest zawsze dobór 3 kart plus stwory 3 na 3. 3 razy 1 na 1. Ewentualna synergia z bestiami, których na arenie nie jest tak łatwo znaleźć bestii. Nie jest tak łatwo znaleźć bestii. Jeżeli mamy jakieś karty z synergiami, no to może być problem. No, możemy nie mieć bestii. Ale tutaj mamy 3 bestie. No to... Na arenach okej. Okay. Na Constructed... Ciężko mi powiedzieć. Wymaga na pewno nowego deku. Na pewno będę z tą kartą kombinować. Oj tak. Nowy Hunter nadchodzi. Przygotujcie się na nowe filmiki. Kolejna karta. Lock and Load. To jest epic. Przepraszam. Za każdym razem, kiedy zagrasz spell tej tury, dostajesz kartę Huntera. Kartę Huntera. Może to być bestia, może to być spell, może to być broń. Do łapy.
Nie dostajesz żadnej karty po zagraniu Lock and Load. Czyli musisz zapłacić 2 many za nic. I dopiero potem masz z tego profity. Jakie profity możemy wyciągnąć z tego? Rzucamy Lock and Load. Ekwipujemy trapy, które mamy, dostajemy karty. Możemy ekwipować kolpet. I dobierzemy dodatkową kartę. W przypadku deku na bestiach możemy zagrać Bestial Wrath. Nikt nie używa tej karty, może zaczną. Może ludzie zaczną zagrywać tą kartę. W końcu coraz więcej bestii, coraz więcej synergii. Zredymany dobór karty. Nie wiem. Hunter's Mark za 0 many dobór karty. Arcane Shot, dobór karty. Taking, dobór karty. Dobór karty to nie jest dobór karty. Pamiętajcie, to jest zdobycie losowej karty Huntera. Która też może być spellem. Takim jak, nie wiem, te sekrety, Arcane Shoty, cokolwiek. Broń... Quickshot. Broni się nie zaliczają. Na arenie to będzie słaba karta, moim zdaniem. Ponieważ przez dłuższy czas nie będzie nam nic dawała. Ta karta wymaga zdecydowanie wymaga 10 many. Dużej ilości many. Jest to obu tańszych kart, które jest duża szansa, że zagramy wcześniej. Śmieszną rzeczą jest, kiedy mamy 2 Lock and Loady. Ponieważ zagramy pierwszy Lock and Load, zagrywamy drugi, dostajemy kartę, a potem za każdy spell dostajemy 2 karty. Wtedy to jest chore. Dostajemy wtedy dobór kart. Kolejna karta, która umożliwia nam jakiś dobór kart, tego czego Hunterowi brakowało. Ciekawe. Ciekawa karta, strasznie sytuacyjna, ale wciąż kolejna karta, którą można zastrzec do kontrol Huntera, którego wyczekuje i chce zrobić. Ponieważ on nie będzie tak spamować wszystkimi kartami, będzie mu zależało na doborze kart, bo to jest kontrolka w końcu. To może mieć sens. Muszę przetestować, żeby ocenić. Na arenie nie widzę tego, nie widzę tego. Speli na arenie jest mało, to będzie na arenie jak słaba karta. Speli jest mało. Nie, ta karta na arenie będzie krapem. Ale to jest epic, więc rzadko będziemy na to trafiać. No i mamy inne epiki, które są dobre, więc... Raczej wyboru nie będzie trudnego pomiędzy epikami. Chyba, że dostaniemy same krapy. Na Constructed wierzę z tym duże nadzieje. Wydaje się śmieszną kartą. Tak, w deku kontrolnym może mieć sens. No. Ale wymaga przetestowania, nie jestem w stanie ocenić. Kolejna karta. O, ta karta jest śmieszna. Zatrzymane 4-2. Hej, hej, statek bić Game Huntera. I też ma Battlecry. Co robi Battlecry? A, więc Battlecry daj swojemu friendly minionowi nieśmiertelność. Tej tury. Nietykalność właściwie. Nietykalność powoduje to, że jest nietykalny. Dosłownie. Nie może dostać obrażeń. To nie jest tak, że nie umiera. Nie może dostać obrażeń. Nie może zostać zniszczony. Jest nietykalny. Czyli jak wygląda sytuacja? Mamy, powiedzmy, trzecią turę. Drugą turę. Zagrywam jakąś bestię. No. Patrząc na to wszystko, co mamy od Huntera, nie mamy bestii w drugiej turze. Więc robimy inaczej. Animal Companion. Z monetką. Przywołujemy... Powiedzmy Misze. Powiedzmy Misze przywołujemy. Przeciwnik zagrywa... Stwora. Jakiegokolwiek. Trzecia tura. Powiedzmy, że stwora, który ma 3 ataku, ok? Powiedzmy, że to jest druid, który strzelił Innervate'em i ma Shreddera. No, powiedzmy takie coś. Taki przykład. My zagrywamy ją. Cokolwiek przeciwnik wystawił, my niszczymy mu go. My niszczymy tego stwora. A nasza misia ma dalej 4 rzeczy, jest nietykalna. Do końca tury. Ta karta to jest Bestial Wrath. Tylko bez dopaku do ataku. Na jedną turę. I strzałem 4-2. Strzałem bardzo, że tak powiem, tykalnym, łatwym do zniszczenia. Ale wciąż, nawet jeżeli ci przeciwnik go zniszczy jakoś, no, trudno. Mamy dalej naszą bestię, którą wcześniej zagrywaliśmy. Ale to jest tylko przykład, kiedy podajemy sytuację, kiedy gramy pod Kerwem. Teraz powiedzmy, mamy przykład Savanny Hymin. Savanna Hymin. Zagrałem ją w 6 turze. Przeciwnik zagrał, nie wiem, Taurisana. Przykładowo, Taurisana. Musimy, chcecie byśmy walnęli go w twarz. Ale na przykład zdajemy sobie sprawę, że Taurisan będzie bolał za bardzo.
Zagrywamy sobie ją w 7 turze. Hajmina nam przeżyje. I mam jeszcze 4 many. Na cokolwiek. Myślę, że to będzie core karta na deku oparty na bestii. Myślę, że to jest niesamowicie zajebista karta na deku oparty na bestii. W przypadku Construct Aren jest zła. Jest zła, ponieważ jest zbyt łatwa do zabicia. Nie mamy... Okej, jeżeli mamy dużo synergii z bestiami, to okej, możemy spróbować. Ale jeżeli nie mamy, to jest strach. W przypadku Aren, bo oczywiście mamy więcej ciekawych opcji. W sumie mamy... Nie, mamy na całkiem ciekawe opcje, bo... Weźmy sobie bestię, to co pokazywałem wcześniej. Mamy kobrę. Dajemy jej imię. Super, ona nam przeżyje, może zniszczyć kolejnego jakiegokolwiek stwora. Mamy panterę, ona ma 4 ataku. Zabije właściwie... Ona zabije wszystko, właściwie. Praktycznie wszystko. Poza Yetim. W 4 turze. Ale mówimy, powiedzmy, że rzucamy ją panterę w drugiej z monetką. Jest nietykalna, przeciwnik nam jej nie zabije. Potem się wymieniamy, bo możemy. Mamy mukle! 5 na 5. Znaczy, ciężko przeciwnikowi zabić stwora 5 na 5 zatrzymany. Nie wystawi cokolwiek i podpakuje bananami, żeby bolało. Easy! Easy game, easy life. Spoko karta, bardzo spoko. Jestem pozytywnie nastawiony. Jest naprawdę dużo synergii w tym patchu do deku Huntera opartego na bestiach. Mnie to cieszy, bo chciałem złożyć taki dek. Taki dek, który by działał, bo obecnie Beast Hunter nie jest dobry. Znaczy nie, teraz może jest. Wyszły nowe karty. Na arenie, jeżeli mamy dużo synergii, ok. W innym przypadku mech. Na Constructed, Beast Hunter, core karta. Jestem 100% pewien. Ej, i w przypadku Huntera, mamy dwie legendarki. Pierwszym jest właśnie Dreadscale, zatrzymany. Na końcu swojej tury zadaj wszystkim innym minionom, wliczając też twoje miniony, jedno obrażenie. Nie zadaję swojemu. Dreadscale, czyli zatrzymany karta 4x2, bardzo słabe statystyki. Ciekawa karta. Dlaczego? Ponieważ totalnie rucha w odbyt Facehunterów i Shokadinów. Rzucamy tą kartę, okej. Okay. Na ten moment wszystkie Leper Gnomy, wszystkie Worgeny, wszystkie cokolwiek zostaje zabite. Wszystkie minionki, te żołnierze, Paladyna, wszystko zostaje zabite. Ale nie dlatego ta karta jest mocna. Ta karta jest spoko przeciwko agresywnym dekom. Zawsze jakieś AOE, którego Hunter nie miał. Przeciwko takim super agresywnym, który ma stwór za 1 many. Ale ta karta nie jest dlatego przegięta. Nie to. Acid Maw. Karta o takich samych statystykach. Za 7 many. 4x2. Kiedy inne miniony, nawet twoje, oberwą jakiekolwiek obrażenie, niszczysz je. Czy idzie tą synergię? On nie zostanie zniszczony przez to jedno obrażenie od tamtej legendy. Tamta legenda nie zostanie zniszczona, ponieważ tamta legenda nie obrywa od tamtych obrażeń, które wydziela. W 10 turze mamy removal stołu i zostaje nam stwór 4x1 i stwór 4x2. I w następnej turze, jeżeli przeciwnik nie pozbędzie się Acid Maw'u, co akurat łatwo się pozbyć, bo tylko jedno życie. Ale jeżeli nie, to nie może nic nie wystawić na stół. Bo zostanie zniszczony. Znowu przez to combo. Ogólnie Acid Maw. Teraz, okej, okay, to combo jest fajne, removal i wszystko. Teraz pytanie, czy to będzie opłacalne. Kolejna bestia. To jest plus dla Beast Huntera. Świetnie się kombi na pewno z Unleash the Hounds. Każdy Unleash zabija cokolwiek. Współczucie dla kontrolek. Kolejna karta do mojego control decku! Hej! W obecnych dekach na Hunterze nie wyobrażam sobie użycia tej karty. W Beast Hunterze? W Beast Hunterze może. W połączeniu z Unleash the Hounds. Ale czy na pewno? Na pewno przydałoby się zrobić jakiś deck. W oparciu o synergię pod to. Może dodanie Pyromancera?
Może jakbyśmy dodali Pyromancera do deku. Bo wyobraźcie sobie, dodajemy sobie Pyromancera, który zadaje po zakastowaniu spela jedno obrażenie do wszystkich minionów. Nie wiem, kastujemy spel jakikolwiek spel. W tym momencie wszystkie stwory giną. Pyromancer również może się samemu przydać. O mój Boże. Sam w sobie może się przydać z Huntermarkiem. Odpalamy Pyromancera, Huntermark na stwory ginie, którego chcemy zabić. Może być taka synergia? Ta karta Huntera legendarna ma zbyt słabe ciało. Ma zbyt słabe ciało, że... Ona jest kartą pod combo. Jest kartą pod combo i to wymaga deku kontrolnego. Deku, na którego oczekiwałem od dłuższego czasu. Jestem pozytywnie nastawiony pod tą kartę. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy będzie dobra. Odpowiednio skonstruowany dek może zrobić niesamowitą bubę. Ta karta podczas agresywnych deków, myślę, że nie będzie. W mecie agresywnych deków nie będzie dobra. Ale jeżeli meta się spowolni, to będzie robić chory rozpierdol. Jeżeli przejdziemy do mety kontrolnych deków, do czego ten patch myślę, że dąży? Bo wyszło naprawdę dużo wolnych kart. To ta karta może być szalona. Może. Wymaga to testowania. Wymaga to zobaczenia w praktyce, jakie mają synergie kart bestii. Czy w ogóle będziemy robić Beast Huntera z tego typu. Na arenie oczywiście ta karta jest niesamowicie kiepska. Żeby nie było. Na arenie jest to niesamowicie kiepska karta i nigdy w życiu nie będziemy chcieli jej podebrać. No za 7 manny 4 na 2. Proszę was. Na Constructed odpowiedni deck. Może coś z tego wyjdzie. A w przypadku Hunter. Bugują się. A tutaj. Dread Scale'a w przypadku Aren. Też to będzie słaba karta. No serio, ale zatrzymany 4 na 2. Który się rani twoje stwory. Legenda. Nie. Nie wiem, czy na tym Milhouse byłby lepszy. Może nie, może przesadzę. Nie, na arenie w sumie na Milhouse bym brał zamiast tej karty. Więc to było na tyle. Omówiłem wszystkie karty, powiedziałem, co o nich myślę. Ogólnie jak w podsumowaniu, w sumie nie podsumowałem poprzedniego druida. Mogę powiedzieć jedno. Jeśli chodzi o te dwa deki. Bestie. Ja, zdecydowanie, bestie. I uzupełnienie braków, które były. Typu hard removale, typu więcej bestii. W przypadku Huntera więcej bestii, AOE. Tego brakowało Hunterowi, tego dali. Co dali druidowi? Dali hard removale, dali więcej bestii. I właściwie tylko tego mu brakowało. Tak! Brakowało synergii z bestiami. Brakowało jednego hard removalu. Jakichś śmiesznych kart. Plus token druidowi jeszcze można powiedzieć, że trochę brakowało jakichś kart pod to. Jeszcze ja wiem, dobrze się sprawdza. W przypadku druida nie mieli już więcej co konkretnego dać pod obecne deki. Bo obecne deki są wystarczająco dobre. Druid obecnie niczego nie potrzebuje tak naprawdę. Dodali awiany dla ram druida. I to jest chore gówno. No ale musieli dać jakąś legendę. Może dlatego dali tylko jedną legendę dla druida? Hunterowi dali dwie. Innym dekom też podawali. Nie zawsze. Hunterowi dali dwie legendy. Czy inne deki mają dwie legendy? O patrzcie, tylko Hunter ma dwie legendy. Jep, tylko Hunter ma dwie legendy. Z klas. No ale widać, ewidentnie to są dwie legendy pod jedno combo, więc... Innego zastosowania raczej nie będą mieć. Cieszą mnie te zmiany, bardzo mnie cieszą. Druid pod bestię? Chciałem nim zagrać. Plus umożliwienie granie ram druidem, to też jest bardzo ciekawa opcja. Mimo, że druid właściwie z założenia powinien być ram druidem, biorąc pod uwagę Wild Growth i to wszystko. Nie ram druidem, tylko tempo druidem. A dobra, Wild Growth akurat pod tempo nie jest zbyt dobre, więc ta karta jest idealna. Bo wcześniej na przykład w karcie druida... Czemu ja wracam do kart druida, nie w tym filmiku? Ale nie powiedziałem o tym. Mieliśmy Grave Tendera, co nie? Który dawał też tam kryształek many. Nawet pełny. Tylko, że dawał też przeciwnikowi, więc tempo nie było takie dobre, bo przeciwnik też był szybszy. Ale miał lepiej, bo wcześniej dużo jakbyśmy zagrali ją, to ono słabe ciało. I nie wykorzystałem tej many tak naprawdę. Znaczy teraz możemy wykorzystać. Zagrywając to. A w przypadku Huntera, powtarzam się, wiem. Bestie, jeszcze raz bestie! I karty pod kontrolny deck. Więc jestem zachwycony tymi zmianami. Mam nadzieję, że wam się podobało, to było na tyle. Zapraszam was do kolejnego odcinka, w którym omówimy... Hej, Mage'a! Mage ma ciekawe zmiany. Zobaczycie. Do następnego odcinka, pa.